zlewie podczas 22. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uzbierano 8740 zł i 93 grosze. Mieszkańcy gminy jak zwykle okazali hojność, by wesprzeć akcję Jurka Owsiaka. Po raz 22. Dzisiaj gramy na szczytny cel. U nas w szkole w Zblewie jak zwykle wspaniale. Można było wylicytować przeróżne rzeczy. Ja wylicytowałam osobiście piękne serce zrobione przez piekarnię Kropidłowskich z napisem oczywiście Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Także myślę, że będzie wspaniałym wspomnieniem. No i szczytny cel, na który przeznaczyłam pieniądze. Zachęcam wszystkich, żeby co roku brało w nich jak najwięcej udział. To dla naszych dzieciaczków, na sprzęt. Wolontariusze kwestowali na ulicach Zblewa, a w miejscowej szkole miały miejsce koncerty i inne niespodzianki przygotowane przez organizatorów. Nasi uczniowie od 7 rano już dzisiaj na ulicach Zblewa kwestowali, zbierali pieniążki na pomoc tym najmłodszym i dla tych najstarszych. Wspierają Jurka, mają dobre serce. Od rana do nocy są w szkole i wspierają tutaj Wielką Orkiestrę. Również pan wójt, który właśnie wychodzi, wsparł Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na scenie można spotkać uczniów, przedszkolaków, zespoły, gości. Mamy plac zabaw dla dzieci. Corocznie coś nowego w naszej szkole możemy zaoferować wszystkim obecnym na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Już od zawsze gramy z Jurkiem Owsiakiem w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Pierwszym szefem sztabu była pani Longina Tomaszewicz, która od wielu, wielu lat wspierała tą akcję. Obecnie szefem sztabu jest pan Grzegorz Muński, który również motywuje dzieci do tego, aby wspierać tą akcję. Dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystąpił m.in. zespół muzyczny Akord, w którego składzie gra wójt gminy Zblewo Krzysztof Trawicki. Wybraliśmy akurat taki repertuar, który był od naszego takiego tradycyjnego, czyli marsza, od walca do... Zakończyliśmy oczywiście to, co filharmonicy wiedeńscy kończą, czyli marszem Radeckiego, więc, ale też było coś, co ja lubię, czyli były Alpy, czyli było Ziller Talent, taki utwór przepiękny, który lubię bardzo grać, więc było to kilkanaście utworów o przekroju i światowym, i naszym polskim. Dzisiaj akurat nie byliśmy w pewnym składzie, bo jeszcze nie było saksofonu. Pan, zresztą znana postać na Kociewiu, pan Pałkowski, Romuald, który jest w składzie, ale on się zmienia, ale generalnie ta ilość akordeonów, które są podstawą, bazą tego, w tej chwili 6, było 7, ale spotykamy się co piątek, w każdym tygodniu o godzinie 19 w Domu Kultury i trenujemy, ćwiczymy. Najmniej zdyscyplinowanym jestem ja. Dzisiaj świetną homilię nas słyszałem w kościele. U nas ksiądz prałat powiedział, że to oddawanie siebie komuś to jest wielki cel i to jest ta miłość bliźniego. Ja, jeżeli potrafię jeszcze oprócz tego, co potrafię, a z zawodu jestem lekarzem, więc leczę, a z drugiej strony potrafię, uzdolniony jestem trochę muzycznie po moim ojcu, więc też mam swój zespół, akord, który dzisiaj siebie dał, występując w tej szkole i no, przy wielkim aplauzie też jestem wdzięczny za to, że mogłem wystąpić, coś swoją cegiełkę na akordeonie oddać tej słusznej sprawie. Między występami i pokazami odbywały się licytacje, a dodatkową atrakcją było losowanie głównej nagrody, którą był rower. Krótko mówiąc, organizatorzy postarali się o to, by zachęcić mieszkańców Zblewa do tego, aby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała głośno i radośnie. Jeżeli chodzi o program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zblewie, to jest on dość złożony, ponieważ jak Państwo słyszą w tle być może, gra nam zespół prowadzony przez wójta gminy Zblewo, zespół Akord. Jest to bardzo, bardzo znany już zespół tutaj lokalnie. Poza tym wystąpi Nina Szwoch jako piosenkarka poezji śpiewanej ze swoim jakby akompaniamentem i kolegą Jurkiem. Do tego mamy bardzo duży program sportowy, będą pokazy zumby, kickboxingu, aerobików w wykonaniu zblewiaczek pod kierownictwem pani Ewy Osowskiej. No i do tego oczywiście nasi szkolni, jakby artyści, dzieci, młodzież, która chętnie włącza się w akcję Jurka Owsiaka.
Mamy na dzień dzisiejszy 20 wolontariuszy, którzy zbierają pieniądze, do tego około 30 wolontariuszy, którzy wspierają tutaj na terenie szkoły, tak zwaną, można powiedzieć, logistykę szkolną, pomagają nam prowadzić cały woź, sprzedając różnego rodzaju gadżety, czy prowadząc kawiarenkę internetową, kawiarenkę nie internetową, tylko kawiarenkę ze słodyczami, poczęstunkiem. W sumie około 50 osób. No oczywiście plus nauczyciele i chętne osoby z całej gminy.